Dzień dobry. Dzień dobry. Kolejnego dnia. Samego rana. Pogoria trójeczka. Spało się fajnie, ale potrzebuję 3 minut, żeby się ogarnąć i działamy. Już pościeliłem. Włączyłem wybasto z rana, bo było trochę zimno, ale dosłownie 5 minut i można wyłączyć. Okej. Dzień rozpoczęty. Także witam serdecznie z tej strony i jedziemy na Słowację. Zanim pojedziemy na Słowację, to jeszcze odwiedzę chałupę, bo mam tam taki rowerek i się zastanawiałem wczoraj, czy by mi się nie zmieścił on na pakę. Już przygotowałem miejsce i palimy kobyłę. Tu sobie zrobiłem miejsce na ten rower i może by się zmieścił akurat. Sprawdzimy za chwilę. Sprawdzimy, czy on jest sprawny w ogóle. Ile tu tego zjadło? O kurde, tu się już ładuje 300 W. No to wie, kobyłko. Dobra. 10 minutek i jestem na miejscu. Dojechałem, wyciągnę z piwnicy rower i zobaczmy, czy on mi się zmieści. Zmieściłby się, natomiast nie mam pojęcia, gdzie mam ładowarkę i co najważniejsze, taki kluczyk, który pozwala to siodełko tutaj, nie wiem, tu trzeba kluczyk dać i wtedy to można schować, a jak tego nie schowę, to mi tam nie wejdzie. I zmarnowałem już godzinę na to, żeby szukać tej ładowarki i klucza nie ma, rezygnuję. Naprawdę fajnie by było ten rowerek na wyprawę wziąć, ale ma on jeden mankament, jest już popsuty trochę, bo przy montażu, to jest z mojego taty rower, i przy montażu tam się coś nie spięło tak jak należy i się dokładnie ten jegomość, widzicie jak on wygląda? On jest cały wygięty, jest niedokręcony i ja to popróbowałem później zrobić, ale niestety się nie udało i on jest taki wygięty i lata i wkurza po prostu, strasznie wkurza mnie bynajmniej, przynajmniej. No ale tak to by było, fajny środek lokomocji by był. Nie chcę się teraz szukać tych ładowarek, tego wszystkiego w tym harmiderze i mieć gdzieś w głowie, że ten pedał jest rozwalony. Dobra, daję sobie ostatnią szansę, żeby to znaleźć. Nie znalazłem tego, chrzanie to. Mam już tu dziurki w nosie. Ja chcę już jechać. I jedziemy. Dobra, jedziemy przez Słowację, Węgry, Rumunię, aż tu pod samo wybrzeże. Można by było jechać przez Ukrainę, ale z wiadomych względów wolę nie jechać. I co? 20 godzin. To będzie na kilka dni. 1300 km. Co najmniej na kilka dni. Ustawiłem sobie nawigację, żeby mi omijała płatne odcinki i Olkusz. Przebudowa, ja nie wiem, w jednym momencie Katowice się przebudowują, Olkusz się przebudowuje, jakieś potężne pieniądze na drogi idą. I w zasadzie tyle chciałem powiedzieć. Przejechałem raptem, nie wiem, może z 40 km. Taktyczna biedra. Wybierz formę płatności. Przez ten głupi rower mi się troszeczkę wydłużyło wszystko i mam już dość późno jest, bo jest godzina 14 i ten, jeść mi się chce. Muszę sobie znaleźć jakiś fajny parking gdzieś, gdzie jest płasko, gdzieś, gdzie jest cień i sobie zrobić dyżarcie coś. Okej, szukamy jakiegoś miejsca, żeby się zatrzymać, a tu przegina i kościółek w przeginie. Dobra, coś tu może się znajdzie. Kraków, Babice. Przynajmniej samoloty mi tu startują. Może jakiegoś mi się uda nagrać w tym korku. Bo przed chwilą jeden poleciał, jeszcze go tam widać. Myk. Skończył się korek i podjechałem na mopa. I sobie teraz muszę coś do jedzenia zrobić. Cieplutko dzisiaj, bardzo cieplutko. Szybka sałateczka. I galert, tak? No galert. Ponownie w ruchu i zjechałem już z autostrady i zaczynam po takich pagórkach fajnych jeździć.
Ja przez Słowację przejeżdżałem już kilka razy, ale tak, żeby sobie pojeździć po Słowacji, to nigdy nie miałem za bardzo okazji. A być może Słowacja się okaże bardzo fajna. Ale i tak tam jakoś dużo czasu nie planuję spędzić, bo ja lubię być nad wybrzeżem, lubię widzieć wodę. Wtedy jakiś taki spokój czuję. I zawsze tam jest więcej miejsc do zatrzymania się autem, bo tutaj to zazwyczaj na Śródlądziu ludzie mieszkają. Więcej przynajmniej. I mało jest takich turystycznych miejsc, gdzie można się zatrzymać. Sami wiecie, o co chodzi. W końcu się dzieje coś ciekawego. Tutaj mamy jakąś piekarnię, basztę. To pewnie tutaj jest baszta. Tu jakiś kościółek bardzo stary. A tu po lewej przejście, śmiało, śmiało. A tu po lewej ma być jakiś zalew. Jakiś zalew na jakiejś rzece. Więc coś się zaczyna ciekawego dziać. I słońce już zachodzi i chyba się golden hour robi, bo obrazek na komórce ładny. Jest Dunajec. Może być jakieś miejsce koło tego zbiorniczka, koło tego zalewu, żeby sobie się zatrzymać autkiem na noc, bo mamy godzinę 18 już, nie chce mi się więcej jechać, już jestem prawie 5 godzin za kółkiem, zdecydowanie za długo. Coś bym sobie połaził i coś bym sobie zobaczył. Da się tu gdzieś przejść? Zaraz się gdzieś zatrzymam chyba i popatrzę, czy są jakieś miejscówki na van life. Nigdy tutaj nie byłem. Przenigdy. Tak swojsko jakoś. Może będzie jakiś taki parking. Starlinka trzeba chyba wyciągnąć, bo ja już jestem coraz bliżej granicy ze Słowacją. Ale tu bym sobie nockę spędził, jakby jakiś fajny parking był. No fest bym się tu pospacerował. W ogóle muszę się dowiedzieć, co to za miejsce. Na pewno to jest Dunajec. Wytrzyszczka. Okej, okay, Wytrzyszczka. Cokolwiek. W końcu się coś dzieje. Co to mamy tutaj? Jakaś restauracja z hamburgerami? A tutaj mamy prom. Prom, Dunajec. Klimat. Klimat. Na pewno idę na spacer, ale tutaj ryb fruwo. Będą te ryby chciały fruwać, jak zrobię zbliżenie? Fruwają. No dobra, pokażę wam okolice. I chyba spędzę tutaj noc. I sobie zjem kebaba. Jeszcze tak sobie humorek dzisiaj poprawię. Dobra, tak to wygląda. Ale najpierw się trzeba ubrać i iść na spacerek. Bardzo mi się to podoba. Jak się ten koleś z Volvo straci, to się przeparkuje tam. No. Stoi tam. Na przeprawę czeka. Dobra, coś się tam dowiedziałem. Jestem obok zamku w Tropsztynie. Ta knajpa, koło której stanąłem, jest do 21:00, więc nie ma pośpiechu. Zjem sobie tam coś w niej. Za jakąś godzinkę, za jakieś dwie. A teraz spacerek. No trochę taki syfiks tu jest. Ale nie wiem, czy to na co dzień taki syfix jest, czy w związku z tym, z tą powodzią to tutaj spłynęło, czy nie spłynęło. Nie wiem, jak jest też ze stanem wody, ale no dużo tutaj jakichś dziwnych stworzeń pływa. Co to tam jest? Wynurzysz się, czy się nie wynurzysz? Chyba się nie wynurzy. Idę się przejść wzdłuż. Spływ kajakami, widać, że też tu jest. Czy to jakieś łódki? Chmiel se tu rośnie w krzokach. A jak pochnie. Ogólnie fajny spacerek z ładnym widoczkiem. A co to tu, pani kaczka? Pani kaczka frunie! A tam w tle pełno łabędzi i innych kaczek. Jakiś żuraw. Żuraw w sensie to żółte, nie? Suwnica. A tu pełno kaczek. Płytko tu musi być, że tak wystają ponad tafle wody te syfy. O, tam jakaś łacha płynie. Nie, raczej głęboki ten zbiornik nie jest. Idę jeszcze dalej. Chociaż nie, tam już nic nie ma. Dobra, zawracam. Popatrzę na mapie, co tutaj fajnego jest do zobaczenia.
i zerwę sobie gałązkę chmielu, żeby mi pachniała w busie. Przejadę się jeszcze chyba do Biedry. O, jaki tam fajny ten, skryty taki domek. Przejadę się chyba do Biedry jeszcze, bo tu jest blisko. A tu widzę, że teraz będą chyba silnik uruchamiali i przeprawa na drugą stronę. O, zaczyna. A to jakaś wyciągarka chyba. Chociaż nie widzę tutaj żadnych lin. Proszę bardzo, siłownia nawet po drugiej stronie jest. Można się przejść na siłownię. Jadę do tej Biedry. Kupię jeszcze jakieś głupoty. Takie na wieczór. Już poczułem trochę przygodę. Tego mi brakowało, bo jak jechałem tą trasą, to się zastanawiałem, po co ja żyję. Tutaj kolejne jakieś parkingi. O, tu jest fajny parking. Ale tu nie ma kepsa. O, i widać ten zamek. Zamek widać. Tylko, że już światło nie domaga. Dobra, jadę szybko do tej Biedry. Śliczny różowy zachód. Myk. Pięknie to wygląda. Piękne kolorki. Szt. A ja się zastanawiałem, czemu tu korek jest. A tu chłop, kurde, w bok ktoś go czasnął i wleciał do rowu. Nie będzie kepsa. Będziemy gotować obiad o kolację. Potrzebuję ziemniaki. Wracamy, 19:20. Mam o wiele fajniejszą miejscówkę. Zaraz koło tego zamku. Nad wodą. Czekajcie, zaświecę mocniej, żeby klatki zaczęły łapać. Jestem dosłownie nad wodą. I co? Co ja tutaj mam ciekawego? Taki parking. Tutaj jakaś wędzarnia w postaci kampera. No i kurde, o to mi chodziło. O to mi chodziło. Idziemy robić łobiot. Myk. Tu się zasłonimy od wścibskich ludzi. I tego chmiela gdzieś tu dajmy, żeby zwisał gdzieś czy coś. O, tutaj tak dam. Oglądam jakieś tam głupoty. Starlink Mini wyszedł. Trzeba będzie się zainteresować tym. Obieramy ziemniaka. Bo nie mówiłem, ale będzie kolacyjko, obiad. Taki jak w domku. Z mięskiem. Myk, myk, myk. Raz, dwa ziemniory. 700 gram ziemniorów kupiłem, a jakieś 300 będzie po obieraniu. Trochę posolić jeszcze, jakieś przyprawy tu dałem. Dobra. Ziemniaki się już gotują. A w sumie za wcześnie to wstawiłem. Nie, to za chwilę. A chmiel se tutaj wisi. Zaraz nad tą kuchnią. O, skarpeta w kadrze. Ziemniaki się gotują. A to trzeba już obrócić chyba. Ale będzie dobry żarcie. No to co? Smacznego. Ciupane ziemniaki. I jakaś tam sałatka. Grzesiek, bukiet, coś tam. Jedną trzecią uciąłem. W ogóle syfu tu narobiłem, tyle że szok. Ale wiecie. Mięsko, ziemniaczki, może trochę soli trzeba będzie. I żadnego kebaba nie trzeba. Dajesz, męcen. Byłem tam z ministrem Siemoniakiem i z wiceszefem ABW. Wiele poprawić tu można. Dzisiaj ale ona też miała na celu. Nie, już złe. W tej Suróweczka nie moja i najlepsza. Tak jak gadałem, nigdzie mi się nie śpieszy i sprawdzam sobie teraz na mapie, co tutaj jest w pobliżu. I mam jutro już pierwszy punkt, a w zasadzie dwa punkty, które chcę zwiedzić. Stoję na tym parkingu, więc jutro jak wstanę, to obczaję sobie ten zameczek. A takim punktem, który na pewno będę chciał odwiedzić, to przejadę sobie przez tą kładkę tutaj. Podjadę sobie tutaj na ten parking i przejdę się tutaj. Odwiedzę sobie tą kapliczkę i na źródełko podejdę, żeby sobie zobaczyć. Je i z dwoma butlami tam podejdę, żeby mieć świętą wodę. Cholera wie, może to ma ręce i nogi, wiecie, pić świętą wodę. A później sobie chcę podejść, tutaj sobie podjadę i zobaczę sobie ruiny zamku Jana Amora. I tutaj są jeszcze ruiny zamku górnego w Różowie. Także jest co robić. I tak sobie przez chwilę myślałem, że może z detektorem na kąpielisko i plażę, ale
Ja z tym detektorem, tak jak wam mówiłem, już od tych 10 lat non stop szukam i na razie mam dość. Puścić czawę bastu, bo się zrobiło zimno i czas się za chwilę żegnać z wami, jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień. Mamy godzinę prawie 23, ale z racji tego, że ja chodzę spać o godzinie 3-4, to patrzcie, co się dzieje. Tosty i tu jeszcze goblin i pyk. Następna partia. I goblina oglądam, co tam w Anglii słychać. Zawsze jak Anglię oglądam. No, dobra, dajesz. Zawsze jak Anglię. Zobaczcie, 852 to co najmniej. Zawsze jak Anglię oglądam, to mi się chce do Anglii, ale. Ale na razie chyba zostanę przy tej swojej decyzji, że jadę tam pozwiedzać. Bon appetit! 88% jeszcze. Podoba mi się w Goblinie to, że kurde, jak ja tam przyjechałem pierwszy raz do Anglii, to widziałem po nim, że on nie wie, co chce robić. Tu poszukiwał, tu coś robił, tu coś wymyślał i tak dalej, i tak dalej. Tutaj nie mam I finalnie z poszukiwań coś mu tam zostało, raz na jakiś czas chodzi, ale znalazł, próbował różnych rzeczy, wiecie o co chodzi. Człowiek jest w takiej kropce, to jak w tej kropce zostaje, to jest w tej kropce dalej, a jak próbuje przeróżnych rzeczy i które z nich mu się ich spodoba, to potem może się to przerodzić w sposób na życie. I Goblin... Tu już pracownik, tu już tych kamperów dużo sprzedaje, tych co robi tam w Anglii. Nic, tylko się cieszyć. Warto brać przykład. Próbować wszystkiego po kolei. Dzień zaczynamy od tego, że herbata będzie zaraz wlatywała i zaraz sobie rozłożę krzesełko i nie będę patrzał tu na jakąś drogę, tylko sobie tutaj, uwaga, świeci, tylko sobie tutaj krzesełko zaraz rozłożę i tak jak ci państwo, co tam widzieliście z koprucha, se siedzieli, to ja se też tak siądę. Myk. I tu mam krzesło, tu mam krzesełko. Szkielet już stoi, a teraz trzeba skóry nałożyć i to jest moje jedyne zmartwienie. Przeparkowałem z mojej miejscówy, bo się dużo aut zaczyna zjeżdżać, nie chcę nikogo blokować i nie chcę być zablokowanym. I jadę tam na te źródełko po wodę. Zamek zamknięty. Jedziemy przez mostek, Mijanka. Jak tam? Jest woda, jest woda. O, jaka fajna, jakaś biała czapla. To nie były chyba bociany. Jest parking i przechodzimy tam na drugą stronę. Ino się przygotuje do wędrówki. Jeszcze sobie wleję tą wodę do końca. Jak to lato, jak to lato. Ja się normalnie boję, ja się normalnie boję. Jedną stroną trzeba iść, trzeba uważać na deski, bo te deski wyglądają jakby miały paść za chwilę. Ale fajnie, fajne widoki. Tylko buja się ekstremalnie ten mostek, ta kładka. Normalnie jakbym był jakimś pielgrzymem się czuję. O kurka wodna, po prostu kapliczka, ale w malowniczym miejscu. Rok Maryi. 1900, który? 54. Fajna skałka. Fajny motyw. No to co, szukamy drobnych po pielgrzymach. Niestety. Dobra, wlazłem w las. I dość stromo tu jest. W dół. Tam jest droga u góry, gdzie widać tą jasność, nazwijmy. No i gdzieś tu ma być to źródełko. I kapliczka. Najwyżej na zbity ryj polecę i co? Widzę to źródełko, tylko coś w tym lesie za sucho. Ale tu jeszcze jest jakiś krzyż. A weski tu pielgrzymka. Jezus skazany na śmierć. Widzimy się tam na dole. Trzeba sobie w życiu dawać misję. Słychać wodę jak plumka. A gdzie to? Pod spodem tam.
źródło świętego Świerarda. W tym źródle czerpał wodę święty Andrzej Świerard, za którego przyczyną czy na wezwanie jego imienia umarli do życia, wracali, ślepi wzrok odzyskiwa. Dobra. Pielgrzymie, czyli jestem pielgrzymem. O Jezus Maria, takie coś. Ta... Ojej, nie napełnię tych butelek. To ja idę kapliczkę zobaczyć, a ty pilnuj tu mi ten tych butelek, żeby się napełniły. Na tej mi zależy, bo na tej będę gotował. Poczytałem trochę o tym Świerardzie i to hardkor był, jak nie wiem. Pod skałą mieszkał. Tak mu się spodobało chwalenie Pana, że pod skałą se zamieszkał i go chwalił. I był takim fundamentem wiary, który został zbudowany tutaj nad Dunajcem w Tropie. O, jest i on. W pniu se siedział i chwalił Pana. Jakieś kamyki miał, ale on ponoć ten... Tutaj ta kaplica jest, bo to jest jeszcze jakiś cały kościółek tutaj, nieopodal, gdzieś jakieś ruiny po tym kościółku. Ale no siedział widok pod jakąś skałą i tylko się modlił. I czerpał z tamtego źródełka, które... Tu klęczałem, błagałem, tu zostałem wysłuchana. No jest to takie, wiecie... Ja kiedyś wierzyłem, ale... Pustelnia mi się podoba, bo ja jestem pustelnikiem, tylko mobilnym pustelnikiem. Takie są teraz czasy, że można być mobilnym pustelnikiem. Tu wam się będzie wyświetlała jakaś taka wzmianka o tym pustelniku. A ja tylko dodam, że święty nie jestem, ale jakoś mocno grzeszyć nie grzeszę chyba. Mam nadzieję, że żyję tak. No trochę wkurzam ludzi, bo to jest tak, że... Nawet biorąc pod uwagę oceny tych filmów moich, to tam powiedzmy, że 10 tysięcy, 9900 ludzi jest nastawionych pozytywnie, a 100 ludzi jest negatywnie nastawionych, więc czymś ich drażnię. Zawsze takie jest 99 pozytywnych ocen, a 1% jest nie podobają mi się te filmy i to się zawsze trzyma, także oglądają je ludzie, 100 osób przynajmniej mnie ogląda, które mnie, nie wiem, nienawidzą, nie lubią, nie wiem po co tracić czas na oglądanie i to od 8 lat mniej więcej tak to wygląda, że ten 0,1% ludzi mnie nie lubi, nienawidzi, nie trzeba je tego 8 lat to oglądać i dislajkować, co za pustelnie się znajdziecie. Z mamą ostatnio rozmawiałem odnośnie... No ja chodziłem do tego kościoła dość dużo kiedyś i zawsze jak chodziłem do tego kościoła, to wchodziło się tam i tam śpiewali, gadali, modlili się i nic człowiek z tego nie rozumiał. A jak człowiek zacznie po latach ze zrozumieniem słuchać tych modlitw i tak dalej, to no trzeba naprawdę mieć tą łaskę wiary, żeby dalej w to wierzyć. Natomiast pustelnik, no co on tu robił w tym lesie? Skrzypac w tym lesie te robi to takie skecze. Nie wiem, jak sobie takiego pustelnika wyobrazić. No siedział w tym pniu i co? I się modlił. Całe życie poświęcił, żeby chwalić Pana. No chyba oszalał. Znaczy, w sensie oszalałby od siedzenia w tej pustelni non-stop. Widzicie, co ja robię? No przecież... A, bo tutaj jest moje źródełko. Idziemy zobaczyć, ile się napełniło. Teraz ci nastawiali pomników i tak dalej, ale ciekawe, co ty żeś na co dzień robił w tej pustelni. Ci biło pewnie w głowę z nudy. No nie wyobrażam sobie takiego życia. To zawsze jest taka hiperbola tego na pewno. Pustelnictwa i bycia, nie wiem, jakimś człowiekiem, który się do nikogo nie odzywa, no ale teraz jak o tym pomyślę, to takie trochę mi to bawi, co on w tym lesie tyle robił. Ile mi się napełniło. No, można chwilę poczekać. O! Diabły pozabijam w grze. Nie chciałem nikogo urazić, jakby co, chciałem to po prostu w taki śmieszkowaty sposób przedstawić, ale ten, z pustelnią kojarzy mi się Sienkiewicza, Latarnik. Ja tej książki nie czytałem,
Natomiast bardzo chciałem ją przeczytać i nie wiem, czemu tego jeszcze nie zrobiłem, ale często myślałem o tym latarniku, bo tak to jest o jakimś kolesiu, który tam w wojnach, wojny przeżył, jakiś poszukiwacz diamentów, jakiś właściciel jakiejś firmy, wytwórni cygar i potem to wszystko rzucił i zamieszkał w tej latarni, został pustelnikiem i w końcu znalazł miejsce, którego całe życie szukał. I ja taką latarnię znalazłem przy granicy z Rosją tam na Mierzei. I tam mi się skojarzyło tamto miejsce i często wracam do tego myślami. Bo ja praktycznie cały czas sam jestem i sobie tak myślę. Dlatego ja mam dużo z takiego pustelnika. Panie Świeradzie, nie Świerardzie. Weź mi miejsce w jaskini gdzieś zrób. Lekcję z tego miejsca będę miał taką, że żeby dostać to, co się chce, to trzeba się uzbroić w cierpliwość. Jedną butlę już napełniłem. Jakbym był pustelnikiem w tym jednym miejscu, to bym oglądał drzewa, tak jak teraz to robię. Bardzo mi się podobają te cienie listków wrzucone na tą korę, na ten pieniek. Przyjemnie tu. Miałeś wyostrzyć na listki. Pamiętam też, że jak byłem mały, jak chodziłem do tego kościoła, to mi się bardzo podobały jakieś tam roślinki w tych ogrodach koło kościoła, koło tych starych takich cegieł czerwonych, przynajmniej u mnie kościół był z tych cegieł. I tak zawsze się zastanawiałem, fajnie by było mieć taki jakiś murek, o który można by było dbać i o te roślinki. Nie wiem, jakieś takie dziwne mnie myśli nachodzą przy tobie, hopie. A, me kuki! Może to, co teraz zrobiłem, było głupie i tak dalej, ale to wzbudza jakieś emocje. Ja sam się z tego śmieję i sam człowiek, jak coś takiego ogląda, to wiecie, resetuje się i w tym nawale tej roboty, co ludzie mają, ja nie mówię, że ja mam nawał roboty, ale w tym nawale, w tej spinie, w tym takim pędzie, zobaczyć coś takiego, to się człowiek resetuje. I do czego dążę? Bo jest to głupie, ale określone emocje to generuje w ludziach i jakoś się pod wpływem tych filmów, pod wpływem tego, co się dzieje, potrafią zrelaksować, nie wiem, ucieszyć, pośmiać i tak dalej. I co jest bardziej głupie i przede wszystkim niesprawiedliwe? Ja prawdopodobnie za ten film, gdzie jestem nad jakimś, no wiecie, gdzie jestem, ale kręcę sobie tutaj beczkę i w zasadzie nic produktywnego nie robię, to ja na tym filmie zarobię więcej, aniżeli jak zarabiałem przez 170 godzin, jak pracowałem na obsłudze kuchni w nocy, jak myłem ciężkie maszyny w McDonaldzie. 170 godzin tam robiłem i zarobiłem mniej, aniżeli teraz za takie coś. To jest, ja tego pojąć nie potrafię, natomiast takie są czasy. Taka jest moc reklamy. Nie lubię o tym myśleć. Jest to jakieś takie durne. To niesprawiedliwość przede wszystkim. No, takie mi tu myśli naszły. My kuki! Koniec tego dobrego. Udało się napełnić obydwie. Jedna jest w plecaku, druga tutaj. I jeszcze trzeba odsunąć to, bo było odsłonięte, żeby to do środka tam leciało. Dobra, wracamy. Dzięki za wodę. Jakbyście pytali o przepustowość wody, to te 12 litrów napełniało mi się jakieś 2,5 godziny. Wracamy. No i już prawie z powrotem jestem. Jacyś tam ludzie są na rowerach. Ciekawie będzie się szło tą kładką z innymi ludźmi. No, trochę się jak wąż się człowiek czuje, jak za wężem przed. Pośmialiśmy się, podobno ta woda z tej kapliczki zamienia się w wino, dlatego takim ciurkiem słabym leci. Cała ta wyprawa, moi mili, pozwoliła mi zaoszczędzić całe 5 zł. Bo takie dwie butle w biedrze kosztują 2,29 jedna, czyli 4,50, nie 5 zł. Warto było tyle godzin, ale mam od samego świętego, już nie pamiętam nawet imienia, bo jestem takim ignorantem. Natomiast no, tak patrzałem, bo montowałem ten film w trakcie tego, jak tam byłem przy tej kapliczce i widzę, że już jest prawie 30 minut, a chciałbym wam robić takie 25-minutowe filmy. Więc dalsze moje przygody w kolejnych filmach.
tyle z mojej strony. Jak się podobało, możecie zostawić pierdółki. Trzymajcie się, cześć.